Marzonetki z zespołu Dalia z Podębic same nie wiedzą, ile już zdobyły medali mistrzostw Polski czy innych prestiżowych zawodów. Na ostatnich w Kędzierzynie Koźlu znowu były złote, srebrne i brązowe medale, a zespół uplasował się drużynowo na trzecim miejscu w Polsce. Dalia powstała 14 lat temu i niemal natychmiast zaczęła kolekcjonować medale, puchary i dyplomy. Ostatnio wytańczony sukces to Mistrzostwo Polski Marzoretek, które wytańczyła Zuzanna Rymasz. Następnym takim sukcesem jest pierwsze wicemistrzostwo Polski w kategorii solo baton seniorki, wytańczyła Karolina Skórka, a cała grupa uplasowała się na trzecim miejscu, zdobywając trzecie miejsce na arenie krajowej, więc śmiało możemy się pochwalić, że jesteśmy w pierwszej trójce zespołów w Polsce. Powodów tego sukcesu było kilka, ale najważniejsza jest... Jest to niezmiernie ciężka praca, bardzo długo pracujemy, liczne treningi w tygodniu, czasami nawet spędzenie 8 godzin na hali, 3 dni pod rząd. To nie jest naprawdę ciężko, tym bardziej jeśli przychodzi lato, warunki robią się trudne, ale dajemy radę jako zespół, jako solistki, musimy sobie nawzajem pomagać. Marzoretki to jest wyjątkowa dyscyplina sportu, podkreślam sportu, ponieważ łączy ze sobą i akrobatykę, i gimnastykę, i trzeba być rytmicznym, trzeba umieć posługiwać się naszymi rekwizytami, to znaczy pałką, tak zwanym batonem, buławą, flagą, więc jakby ten taniec skupia w sobie wiele różnych aspektów, które trzeba połączyć, aby wyjść na scenie, zaprezentować się i zostać odebraną w jak najlepszy sposób i nagrodzoną brawami, bo to jest dla nas największy uśmiech. No właśnie ta dyscyplina, harmonia, którą musimy osiągnąć, też pałki, które trzeba łapać, czasem nie jest łatwo, bo naprawdę one nie lecą prosto w rękę, a czasem uciekają naprawdę daleko. Więc współpraca przede wszystkim. Dziewczęta z zespołu Dalia Poddębice nie pierwszy raz osiągnęły sukces na Mistrzostwach Polski, Marzoretek w Kędzierzynie Koźlu. Zresztą niemal z każdych turniejów, w których biorą udział, wracają z medalami. I jako poddębiczanie możemy śmiało powiedzieć, że są naturalnym elementem promocji naszego miasta. Kiedyś Poddębice nazywano miastem słońca. Teraz można mówić, że to gród marzonetek i wód termalnych.